Pana przyszłość zatrzymać się w parafii świętego Klemensa w Miedźnej. Dzisiaj jest pierwszy dzień miesiąca maja. Miesiąca, którym Tobie, Matko, oddajemy szczególną cześć. W tym miesiącu przybywa do naszego kraju z racji 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu papież Jan Paweł II. Jest to miesiąc wielkich i doniosłych wydarzeń. Wielkich również dla nas, mieszkańców Miedźnej. Dziś nawiedza nas Matka Boża. Witam Cię najgoręcej i najserdeczniej. Przybywasz do nas, jak kiedyś udała się do świętej Elżbiety, by służyć jej pomocą. Również i my o tę pomoc bardzo Cię prosimy. Wspomagaj nas, Mario. Udziel pomocy i siły mnie, proboszczowi tutejszej parafii, księdzu diakonowi, który wkrótce otrzyma święcenia kapłańskie, abyśmy powierzone zadanie prowadzenia dusz do Boga należycie wypełnili. Dodaj siły ojcom i matkom, wszystkim rodzinom. Niech młode pokolenie wychowują wierności Jezusowi, Kościołowi Świętemu i Jego pasterzom. Wspomagaj naszą młodzież. Spraw, aby całą swą przyszłość budowali na fundamencie Ewangelii Twojego Syna. Błogosław dzieciom. Niech wzrastają w latach mądrości u Boga i u ludzi. Weź w opiekę chorych, cierpiących, ludzi starszych, samotnych i matki, samotnie wychowujące dzieci. Matko Najświętsza, otocz swą opieką szczególnie tych, którzy są zdana od Twego Syna. Spraw, by wrócili na drogę przykazań i Ewangelii. Jasnoludzka Pani i Matko nasza, prosimy Cię nie karć naszymi prośbami, ale je łaskawie wysłuchaj. O Maryjo, Matko nasza, w swoje dłonie weź nasz los. Stój na straży i błogosław wśród radości i wśród troski.
Jasnogórska Matko życia i miłości, wędrująca między nami, Twoją drogę przystrajamy, tęczą kwiatów porąbiamy. Wybiegamy na spotkanie, modlimy się i śpiewamy. Rozdzwaniamy wszystkie wieże jako hołd dla naszej Pani. W tym świątecznym uniesieniu patrzysz na nas pełna trwogi. Czy w tych ciężkich, twardych czasach nie zgubimy Bożej drogi? Czy broniąc sprawiedliwości w sprawach wielkich, w kraju całym nie stajemy się nieczuli w obowiązkach zwykłych małych? Maryjo, Matko nasza najlepsza, pozwól nam przyjść do siebie takimi, jakimi jesteśmy. Przytul nas do swego serca. Ochroń nas swoim płaszczem. Naucz nas kochać Boga i ludzi.
Maryjo Chrystusowa, bądź pozdrowiona, zaszczycona majestatem przyjścia do Ciebie, Syna Twego i Boga. Bądź pozdrowiona, święte naczynie Słowa Bożego. Bądź pozdrowiona, otwierająca wrota rajskie ludowi chrześcijańskiemu. Bądź pozdrowiona, Panno Przeczysta, święte berło Chrystusa Króla. Bądź pozdrowiona, Bramo Niebieska, radości wszystkich, zbawienie wierzących. Matko Boża, powitaj jeszcze raz. Zawitaj, Pani Świata, Niebieska Królowo. Witaj, Panno nad Panny, Gwiazdo Porankowa. Słowami pradawnego hymnu pozdrawiamy Cię, Maryjo, Matko Boża. W tych dniach zechciałaś w sposób szczególny okazać nam swoją miłość i niezmienną obecność. W Twoim jasnogórskim obrazie pokazujesz nam dzisiaj Matczyną zatroskaną twarz. Patrzysz na nas smutnymi, lecz kochającymi oczyma. Maryjo, przychodzimy jak dzieci do swej matki. Przychodzimy z pewnością, ze skruchą. Przychodzimy z wdzięcznością. Pragniemy podziękować za bezmiar łask, za Twym pośrednictwem otrzymanych. Chcemy powierzyć ją Tobie na nowo, jasnogórska Pani. Chcemy oddać Ci całe nasze życie, wszystkie radości, troski i cierpienia. W sposób szczególny pragniemy zaprosić Cię do naszych rodzin, abyś była z nami każdego dnia, abyś chroniła przed wszystkim, co niweczy w nas Bożą miłość. Chcemy też prosić Cię, byś tak jak przez całe wieki była naszą orędowniczką, pośredniczką, pocieszycielką, naszą najpewniejszą drogą do Jezusa. Prowadź nas, Maryjo, w godzinach modlitwy, w godzinach czuwania. Daj nam wypocząć przy Tobie, jak teraz, tak i w niebie. Będzie przewodniczył ksiądz biskup Gerard Bernacki. Thank you.
wypełnionym radością rozpoczynamy przeżywanie tej peregrynacji, tego szczególnego nawiedzenia nas w kopii cudownego obrazu z Jasnej Góry przez Matkę Bożą. Na rozpoczęcie tej peregrynacji sprawujemy tę Najświętszą Eucharystię, którą sprawuję ku czci Bożej Opatrzności, przestawiennictwo Bożej i naszej Matki, intencji Was, tworzących tę wielką rodzinę dzieci Bożych spod znaku świętego Klemensa, papieża i męczennika tutaj w Miednej, a więc za Waszego księdza proboszcza, za dzieci, młodzież, małżonków, rodziców, ludzi chorych, starszych, samotnych, opuszczonych. A Bożemu miłosierdziu chcemy polecić wszystkich zmarłych Waszych duszpasterzy, zmarłych spoczywających na tym cmentarzu i zmarłych z Waszych rodzin. Chwała na wysokości Bogu! Na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki.
Wtedy wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: chodźcie, wstąpmy na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba. Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pana z Jeruzalem. On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza. Nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Chodźcie do domu Jakuba, postępujmy w światłości Pana. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Aleluja.
zrobicie wszystko, cokolwiek wam powiem. Odniesienie tego nakazu jest warunkiem wzrostu naszej wiary. Alleluja! 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 Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Wtedy matka jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powiem. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Rzekł do nich Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnym. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. I zawsze, drodzy, memu sercu, bracia w Chrystusowym kapłaństwie, umiłowani współczciciele Bożej i naszej Matki. Zawsze, gdy człowiek staje przed swoją Matką, znajduje się przed jej obliczem, obojętnie jaki byłby jego zewnętrzny krajobraz, co by przeżywał, co by go nurtowało, jest spokojnym, jest bezpieczny. A to dlatego, że wie, że znajduje się w obliczu kogoś, kto potrafi zrozumieć, kto potrafi wysłuchać, kto naprawdę autentycznie, szczerze, bezinteresownie kocha. Dlatego też i nasze serca tego wieczoru i przez całą najbliższą dobę będą rozradowane obecnością z nami, dla nas, wśród nas, Matki Bożej, w kopii cudownego obrazu z Jasnej Góry. Matki, która jest Panią, Królową naszą, ale przede wszystkim, która jest, chce i pragnie być dla każdego z nas Matką. Matką, która jest zatroskana o nasze zbawienie, o nasze uświęcenie. Jest Matką, która doskonale zdaje sobie sprawę z tego, co w ten pierwszy
Wielki Piątek na kalwaryjskim wzgórzu z wysokości krzyża powiedział, oddający w ofierze Ojcu Niebieskiemu za nas i dla nas jej Boży Syn Jezus Chrystus. Matko, oto Syn Twój. To jest testament, w którym Maryja wzięła nas za swoje dzieci. I jak mówi nam historia, Maryja jest temu wierną. Jest o nas zatroskaną, pragnie naszego zbawienia, naszego uświęcenia. I jako matka przychodzi do nas, by przypomnieć nam, jaką ma być hierarchia naszej wartości. Maryja jest tą, która nas uczy, byśmy byli nastawieni na to, by być autentycznym świadkiem Chrystusa, prawdziwym chrześcijaninem, jak najlepszym człowiekiem. A dopiero potem mamy być zatroskani o to mieć, o to, co jest potrzebne do naszego ziemskiego bytowania naszej na tej ziemi. A ponadto wzywa nas Maryja do zmiany życia, byśmy odwrócili się od grzechu, wszelkiego zła, wyzwolili się z nałogów i starali się być za jej wzorem i przykładem, zwróceni w kierunku Boga i zabiegali o to, by fundamentem naszego życia były Boże przykazania, była Ewangelia, ta radosna dobra nowina, którą na ten świat przyniósł nam jej Syn, którą nie tylko głosił, ale przede wszystkim potwierdził swoim życiem. I Maryja dziś na progu tego świętowania w Ewangelii, którą odczytał nam ksiądz diakon, dała nam też testament. I tym jej testamentem, który nam dziś w chwili tej peregrynacji przekazuje, to słowa, które tutaj są umieszczone. Czyńcie cokolwiek Pan powie. To jest jej testament. Kochani moi, w naszej słowiańskiej tradycji my zdajemy sobie sprawę z tego, co oznacza testament. Testament ojca, testament matki. Niejednokrotnie wiele wymknie się z naszej pamięci, ale na długo, prawie do końca, towarzyszą nam słowa wypowiedziane na łożu śmierci ojca czy matki. I choćby człowiek starał się to zagłuszyć, to one jednak stają nam w pamięci i brzmią w naszych uszach, bo jest to testament. Przypominam sobie, jeszcze jako kleryk brałem udział w srebrnym jubileuszu kapłaństwa długoletniego redaktora gościa niedzielnego świętej pamięci księdza Klemensa Kosyrczyka. I przy jubileuszowym stole był obecny rektor seminarium w czasie, kiedy on był klerykiem, ksiądz prałat Stanisław Maśliński, i zwrócił się do srebrnego jubilata słowami: a może tak podzielisz się z nami bodaj krótkim wspomnieniem z twoich przeżyć w czasie hekatomby II wojny światowej w obozie w Dachau. A wiedzieliśmy, klerycy, że ksiądz Kosyrczyk nigdy na ten temat z nikim nie rozmawiał. Koledzy, którzy pisali prace seminaryjne o księżach, którzy ponieśli męczeńską śmierć w obozie koncentracyjnym w Dachau, od niego nigdy żadnej informacji nie uzyskali. I wszyscy zamilkli w oczekiwaniu, jak się zachowa. I tu wszystkich srebrny jubilat zaskoczył. Stanął, wziął mikrofon do ręki i powiedział: jeżeli chodzi
o mój pobyt w obozie koncentracyjnym w Dachau, to podzielę się jednym przeżyciem. Był chłodny, marcowy, mroźny poranek i nasz obóz obiegło hasło: wszyscy mamy stanąć na placu apelowym. Nigdy nic dobrego to nie wróżyło. Przed nami stanął wymagający, surowy gestapowiec i powiedział: jeżeli jest wśród obecnych jakiś katolicki ksiądz, katolicki klecha, ma natychmiast wyjść. Jeżeli jest, a nie wyjdzie, on zginie i będzie liczenie od 1 do 10. Zginą i inni. I ksiądz Kosylczyk mówi z drżącym sercem, z uginającymi się kolanami, wychodzi naprzeciw i mówi, że on nim jest. Gestapowiec sprawdza, czy to prawda. Mówi tak. Dał komendę: ty tu czekaj, a reszta do bloków. Kiedy wszyscy rozeszli się, gestapowiec mówi do mnie ostrym, energicznym głosem: a teraz szybko za mną. Prowadził mnie gdzieś przez różne zakamarki, wprowadził do pokoiku, gdzie nie było okna, zapalił światło, drzwi za sobą zamknął na klucz i powiedział już zupełnie innym, pojednawczym głosem: niech ksiądz tu usiądzie. I pokazał pismo. Wczoraj dostałem wiadomość, że zmarła moja matka. A kiedy ja wyruszałem z domu, matka mnie prosiła, bym się nawrócił, bym wrócił do Boga. I prosiła mnie, bym dał jej słowo, że gdy się dowiem, że ona umrze, że pójdę do spowiedzi. I powiedział: teraz księdza proszę, chcę wykonać testament mojej matki, by mnie nie tylko wyspowiadać, ale do tej spowiedzi przygotować. Trwało to spory okres czasu i zakończył to wspomnienie ksiądz Kosylczyk słowami: wierzcie mi, wartoło mi zostać księdzem, bym bodaj przeżył w swoim kapłaństwie tę piękną chwilę, którą tam z tym gestapowcem przeżyłem w tym ukrytym pokoiku w Dachau. Wiemy więc, czym jest testament, testament matki. I dziś Maryja też ten testament wam przekazuje. Czyńcie cokolwiek syn mój wam powie. Kochani moi współczciciele Bożej i naszej matki, niech odtąd te słowa jako jej testament będą nam drogie, zapadną mocno w pamięć i w serce i dopomagają nam, by każdy dzień naszego życia był tak przeżyty, jak tego życzy sobie jej syn. On, który ukochał nas bez reszty, do granic, a ona chce nam w tym pomóc. Dlatego, kiedy będziemy tutaj trwali na modlitwie, przyrzeknijmy jej, że te słowa testamentu odtąd będą nam drogie, będą nam bliskie. I prośmy ją o pomoc, by jako matka pochyliła się nad naszą biedą i nędzą, szczególnie gdy chodzi o nasze życie duchowe, by rozumiała nasze słabości i w tych trudnych momentach, gdy tak rzeczywiście zdaje się, że pokusa nas zwycięży, ona przychodziła nam z pomocą i na pomoc. Dlatego, Maryjo, stoimy przed Tobą w prawdzie. Wiesz dobrze, kim jesteśmy. Ale Matko, wiesz i o tym wiedz, że my Cię kochamy, że jesteśmy Twoimi dziećmi. Jako Matka popatrz z miłością na nas i na pewno jako Matka, która kocha, dostrzeże w każdym z nas bodaj odrobinę dobra. I Matko, niech to dobro sprawi, że pochylisz się nad nami i będziesz czuwała nad nami. Będziesz nas prowadziła tam, gdzie jest kres
naszej ziemskiej wędrówki w dom Ojca, by tam wspólnie z Tobą cieszyć się tą chwałą, którą On i nam zgotował, a Ty nam w tym pomóż, by stało się to naszym udziałem. Amen. Wierzę w jednego Boga. Modlitwy i słowie Boże odkrywali się.
Serca.
słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, i abyśmy Ciebie wielbili, błogosławili, wysławiali, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona za sprawą Ducha Świętego poczęła jednorodzonego Syna Twojego i zachowując chwałę dziewictwa wydała światu przedwieczną światłość naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając: Święty, 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 jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, objawiamy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Janem Pawłem, naszym biskupem Damianem, biskupami pomocniczymi Gerardem i Piotrem,
oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi. Daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Boga Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, ze świętym Józefem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Nazywamy się dziećmi Bożymi, nim jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Pomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami, pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pański niech zawsze będzie z wami. I żyłem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Thank you.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem Boży, ale przyjdźcie do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Thank you.
wspomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem i krwią swoją. Za wstawiennictwem Najświętszej Rodzicielki Twojej uwolni go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłaniaj opieką wszystkie jego dobre dzieła, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Chciałbym serdecznie podziękować księdzu biskupowi za przewodniczenie tej Najświętszej Eucharystii, intencji wszystkich parafian, o błogosławieństwo Boże w naszych rodzinach, wszystkim współkonsebransom. Zapraszam kapłanów pochodzących z naszej parafii na mszę świętą, ich intencji również dzisiaj o północne godziny. Ale jest to czas, który zostanie uświęcony przez Pana Boga. Dlatego tym serdecznie zapraszam, aby uświęcać swoje rodziny. Pragnę teraz podziękować księdzu biskupowi, to znaczy mojej małej współpracownicy. Nowicjusze, którzy dzisiaj stali się jakby pełnoprawnymi ministrantami. Zapraszam
na kolejne nasze rekolekcje i Słowa Pan z wami. I Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz ja wiem i. Nasze w imieniu Pana. Który jest Panem nieba i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn. I Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Każdy z nas po odbytych rekolekcjach i w tym świętym czasie nawiedzenia może zyskać odpust zupełny, wiadomo pod jakimi warunkami. Zachęcam, aby ten krótki czas teraz również wykorzystać prywatnie do odmówienia tych właśnie przepisanych modlitw. Oh,
Pan, oto Syn Twój, oto Matka Twoja. I te same słowa dzisiaj mówi niejako Chrystus, mówi do swojej Matki, wskazując na nas, oto są Twoje dzieci. I Maryja przyjmuje każdego z nas. Ona każdego z nas otacza opieką, a szczególnie tych, którzy przy ciągu tej doby tutaj przychodzili i prosili ją o łaski potrzebne w trudach swojego codziennego życia małżeńskiego i rodzinnego. I Maryja nieustannie za nami wstawia się u swojego Syna Jezusa Chrystusa i nieustannie każdemu z nas okazuje swoje serce. Ona chce, że Jego nakazy są twarde, Jego nakazy są trudne, ale jak wy przyjmiecie Chrystusa, On da nam siły w trudach tego codziennego po prostu życia. I Maryja wskazuje nam na Chrystusa. Zróbcie wszystko, cokolwiek On powie. I ksiądz diakon przeczytał nam urywek Ewangelii, który opowie nam o weselu w Kanie Galilejskiej. Matka Boża spostrzegła się, że zaczyna brakować wina. Podchodzi do Chrystusa zapewne i mówi, słuchaj, brakuje wina. A On wzruszył ramionami i może powiedział, co to ciebie albo mnie obchodzi. Ale ona, nie zważając na Niego, idzie do służących i wskazując na Chrystusa, mówi do tych służących tak, zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. I ta scena jest wyrażona w tym obrazie tutaj Matki Bożej Częstochowskiej. Ja wrócę do pewnej myśli, którą dzisiaj mówiłem rano na kazaniu. Na wszystkich obrazach, na których przedstawiona jest Matka Boża, macierzyństwo, Maryja zawsze trzyma na kolanach Jezusa Chrystusa. I ona lewą ręką tego Chrystusa przytula do swojego serca. Ale prawą ręką, albo całą dłonią, albo dwoma palcami wskazuje na Chrystusa, mówiąc to, co mówi Ewangelia. Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie, czy uczyńcie to, co Wam mówi mój Syn. I kiedy my wtedy za tym dłoniem Matki Bożej patrzymy na Chrystusa, to widzimy, że Chrystus jedną rękę ma podniesioną do góry. Albo to będzie cała dłoń, albo dwa palce. To jest oznaką, symbolem władzy. Ale kiedy patrzymy na lewą rękę, dłoń Chrystusa, to widzimy, że On w swojej dłoni trzyma Ewangelię. Bo Ewangelia ma być treścią naszego życia. Chrystus wskazuje nam Ewangelię i w Ewangelii Chrystus nakazuje nam miłość. Miłość Boga i miłość bliźniego. I Chrystus zachęca nas, byśmy my Jego naśladowali w miłości. I Chrystus powiedział, miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem. Cokolwiek uczyniliście jednemu z moich braci najmniejszych, mnieście uczynili. Jeśli ziarno nie obumrze, nie przyniesie owocu. I program Chrystusa to jest program miłości. Ale miłość to jest tylko dla ludzi silnych. Słaby człowiek nie będzie kochał. On nie będzie kochał nieprzyjaciela. I Chrystus daje nam przykazanie miłości. Miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem. Cokolwiek uczyniliście jednemu z moich braci najmniejszych, mnieście uczynili. Ksiądz Grodzki w książce Człowiek opisuje takie wydarzenie. Opisuje czasy II wojny światowej. Opisuje pewną matkę z trojkiem dzieci, która pochodzi z Poznańskiego i zostaje wywieziona na pracę do okolicy Bawarii. I otóż dzieci Polki nikną w oczach, są coraz słabsze, chorują. I pewnego dnia do tej Polki podchodzi Niemka i mówi tak, proszę Panią, ja nie mogę patrzeć, jak Pani dzieci mizerniejeją. One giną z głodu. A Polka mówi, co ja mogę zrobić? I wtedy ta Niemka mówi do niej tak. Ja codziennie dla Pani dzieci będę przynosiła litr mleka. I to mleko będę chowała tutaj w tym miejscu. A Polka mówi, ja nie mogę tego zrobić. Bo jeżeli zostaniemy schwytani przez żołnierzy, że stracę życie ja, moje dzieci, a również Pani rodziny. A ta Niemka mówi tak, ja jestem katoliczką i robię to również w intencji mojego syna. Mój syn poszedł na front wschodni, ja nie mam od niego żadnych wiadomości. Mijają miesiące, lata, jest czerwiec 1945 roku. Dzieci Polki urosły, zarumieniły się i nadszedł czas powrotu do kraju.
ze swoimi dziećmi przyszła tej Niemce podziękować, że ona pomagała jej, pomagała dzieciom, że się nic tym dzieciom nie stało. I kiedy już jest ten moment pożegnania, podziękowania, naraz zabudowania tego gospodarstwa wchodzi jakaś postać. Właściwie jest to strzał człowieka. Ta Niemka sądziła, że to jest może ktoś z pobliskiego obozu, kto będzie prosił o chleb, o jakąś sprawę. I już miała wejść do mieszkania, żeby wziąć chleb i coś do picia, by tej postaci po prostu to podać. I naraz ta postać przemówiła. I wtedy matka w ogłosie poznała, że to jest jej własny syn. Podbiega do niego, obejmuje go, uściski, wzajemne łzy płacz. I ten syn mówi tak. Mamo, ja walczyłem na froncie wschodnim. Dostałem się do niewoli rosyjskiej i Rosjanie wywieźli mnie daleko za Ural. Nie dawali nam nic jeść. Żywiłem się korzeniami traw. Zachorowałem na tyfus. I wtedy z narażeniem życia przychodziła jakaś rosyjska wieśniaczka i codziennie przynosiła mi szklankę mleka. Gdyby nie ona, ja bym na pewno nie przeżył, ja bym nie wrócił. Ale zapewne to się stało dzięki twojej modlitwie. I my widzimy trzy kobiety trzech odrębnych narodów. Niemka, Rosjanka, Polka. Widzimy, że Niemka i Rosjanka ryzykowały życiem, ale w swoim życiu kierowały się sercem. Były matkami i każda z nich ratowała nie swoje dziecko. Oni broniły życia dzieci, umiały zrezygnować, a ponieważ umiały z czegoś zrezygnować, w ich życiu rozwijał się program miłości. Ryzykowały życiem, bo Chrystus powiedział, miłujcie nawet nieprzyjaciół waszych. I moi drodzy, człowieka nie zdobi jego ubrania, jego urodę, jaką on posiada, ale człowieka zdobi serce, zdobi jego miłość. Biskup Erfurtu Auftepek w swojej książce pod tytułem Wspólne dzieło opisuje takie wydarzenie. Otóż w tej książce pokazuje on starodawnych mnichów, którzy budują swój klasztor. Ale budulec na swój klasztor przynoszą z pobliskich gór, szukają kamieni. I oto pewnego dnia znaleźli ogromny kamień w kształcie ludzkiego serca. I teraz się naradzają, co zrobić. Czy ten kamień pociąć, czy w całości przywieźć na teren budowy. Podjęli decyzję, że ten kamień przywiozą w całości. I kiedy wybudowali fundamenty, kiedy zaczęli stawiać ściany swojego klasztoru, w jedną ze ścian wmurowali ten kamień w kształcie ludzkiego serca. I jeden z zakonników na tym kamieniu wybił taki napis. Strzeż się. Strzeż się serca kamiennego, strzeż się, aby twoje serce nie skamieniało. I my wiemy, że serce to jest znak, to jest symbol, który bardzo wiele mówi, który ostrzega, ale jednocześnie my wiemy, że od tego serca bardzo wiele zależy w życiu człowieka. I jeżeli moje serce skamienieje, jeżeli moje serce zlodowacie, to pomimo, że ja będę chodził po tej ziemi, to ja będę zimny, martwy, ja będę przypominał człowieka, który zmarł. Bo każdy z nas musi kogoś albo musi coś kochać. Miłość jest postulatem rozwoju mojego człowieczeństwa. Tym większa jest gwarancja mojego rozwoju. Im bardziej ja kocham drugiego człowieka, im bardziej jestem kochany przez drugą osobę. Ale jeżeli miłość wygaśnie, to pomimo, że ja chodzę po tej ziemi, ja przypominam człowieka zmarłego. I my wiemy, że od miłości bardzo wiele w życiu człowieka zależy jego rozwój. Bardzo wiele zależy od serca, jakim sercem kocham, jakim sercem jestem kochany. I Pan Bóg widzi nasze codzienne życie małżeńskie, rodzinne, widzi swary, widzi spory. I dlatego On nie wytrzymuje w niebie. I przychodzi na ziemię parlemonia, małgorzaci Anakow, trzymając dłoni swoje serce, pokazuje to serce i przebity bok i wtedy mówi do niej takie słowa. Oto serce, które tak bardzo ludzi ukochało, a otrzymuje oziębłość, obojętność i niewdzięczność. I Pan Bóg, Chrystus, skarży się na nas, że my na Jego miłość odpłacamy tą niewdzięczność. Pani Andersen opowiada ciekawe zdarzenie. Jest matką 8-letniej dziewczynki. Ta dziewczynka ma na imię Clarissa.
I któregoś dnia ta ośmioletnia dziewczynka ogląda w telewizji program nadawany ze Stanów Zjednoczonych. I w tym programie telewizyjnym jest pokazane, jak dokonuje się transplantacji serca. Jest pokazany ten moment, że żeby ratować życie człowieka, w pewnym momencie, na pewien okres czasu, doczepia im się plastikowe serce. I ta dziewczynka patrzy z jakimś ogromnym napięciem na ten program. Po skończonym programie chodzi zamyślona, zadumana. I któregoś dnia ona wskakuje swojej mamie na kolana, rączką obejmuje mamę za szyję i ona się pyta swojej mamusi tak. Mamusiu, mamusia mi powie, czy plastikowe serce będzie umiało kochać. Czy w plastikowym sercu jest miłość. A matka, zajęta przygotowaniem obiadu, nie wiedziała, co dziecku powiedzieć i zbywa dziecko. I mówi tak, słuchaj, tatuś jest inżynierem, on jest wykształcony, jak wróci z pracy, to on ci wszystko wyjaśni. I rzeczywiście, jak ojciec wrócił z pracy, dziecko do ojca. A ojciec wziął encyklopedię, szuka, ale nie zaspokoił ciekawości naukowej swojego własnego dziecka. I ten